Widzowie 8 edycji Rolnik szuka żony z pewnością pamiętają Izę, jedną z kandydatek Kamila, która wyjątkowo emocjonalnie zareagowała na odrzucenie jej z programu. Co dziś u niej słychać? Okazuje się, że w jej życiu doszło do potężnych zmian, kim jest Iza z 8. Edycji Rolnik szuka żony, Iza Mądrzycka była jedną z trzech kandydatek, które w 8. edycji programu Rolnik szuka żony, Kamil Osypowicz zaprosił na swoje gospodarstwo. Finalnie rolnik postanowił związać się z Asią Wielgosz, z którą dziś tworzy szczęśliwe małżeństwo i wychowuje ich córeczkę Antosię. Wielu widzów z pewnością świetnie pamięta odcinek, w którym Kamil poinformował Izę o tym, że nie zamierza się z nią związać. Dziewczyna wyjątkowo emocjonalnie przyjęła decyzję rolnika i zalała się łzami. Okazuje się, że od czasu zakończenia jej przygody z programem, sporo się u niej zmieniło. Iza z Rolnik szuka żony ma teraz dziecko. Od zakończeniu niezbyt udanej przygody Izy z Rolnik szuka żony minęły już 3 lata. Co dziś u niej słychać? Okazuje się, że u byłej kandydatki Kamila sporo się działo. Dzięki jej aktywności w mediach społecznościowych można było się dowiedzieć, że ta w międzyczasie znalazła miłość, korzysta w pełni z życia poświęcając się podróżowaniu oraz działalności dobroczynnej. Co więcej, ostatnio Iza na swoim Instagramie pochwaliła się tym, że ma dziecko. Z jej niedawnego wpisu można się dowiedzieć, że od pewnego czasu tworzy rodzinę zastępczą dla kilkumiesięcznego chłopca.